Wymagania egzaminacyjne maturalne na 2021 rok. Dzisiaj zapraszam dział atmosfera. No, z dużą uwagą proszę teraz śledzić i mnie słuchać, bo z różnych raportów wynika, że właśnie na maturze z geografii najwięcej pytań pojawia się z tego działu. On jest też taki bardzo wdzięczny, ponieważ bardzo łatwo na tym dziale jest wyczuć, kto z Was geografię rozumie, zna prawidłowości, bo tu tych prawidłowości klimatycznych jest bardzo dużo, dlatego myślę, tak łatwo układa się zadania do tego działu i my chętnie też je sprawdzamy. Z trzeciego etapu edukacyjnego, z gimnazjum, niewiele jest tych zapisów, bo właściwie w gimnazjum nie omawia się osobno jako tako działu atmosfera, więc zapisy, które Was obowiązują, to jest uczeń charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych i na to zwrócę uwagę. Zastanów się, czy w ogóle potrafisz wymienić czynniki klimatotwórcze. Powinieneś znać je wszystkie, nie po to, żeby je wymienić na maturę, tylko żeby w zadaniu potrafić wybrać jeden czynnik, wskazać jeden czynnik, który wpływa na klimat jakiegoś miejsca. To nie będzie na maturze takie proste, żeby po prostu te czynniki wymienić. I punkt drugi. Charakteryzuje na podstawie wykresów lub podanych wartości liczbowych przebieg temperatury opadów w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych, czyli tutaj już macie pracę z klimatogramami i trzeba je dopasowywać do różnych miejsc na świecie. Więc trzeba znać wszystkie strefy klimatyczne, ich charakterystykę, dobrze czytać klimatogramy i wtedy możecie dobierać do danych miejsc. Uczeń oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza. Wydaje się to bardzo proste, ale niestety zdarzają się tu na maturze błędy, chociażby w samej amplitudzie. Przypomnijcie sobie, jak to się liczy. I punkt trzeci. Wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych, czyli tu musicie trochę wyjaśniać, od czego zależy temperatura i opady w danym miejscu na świecie i znowu nawiązanie do klimatogramów. I czwarty etap edukacyjny, szkoła ponadgimnazjalna i tu z tego punktu sfery Ziemia-atmosfera bardzo mało rzeczy nam zniknęło mimo tych okrojonych wymagań dla Was w 2021 roku i są pewne uszczegółowienia na Waszą korzyść. Więc od początku tłumaczę. Zdający wyjaśnia, mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyższych szerokościach geograficznych. Opisuje przebieg procesów pogodowych. No, zwróćcie uwagę na ten punkt pierwszy, to chyba takie najbardziej popularne tutaj pytanie będzie maturalne, otwarte, o ten ruch mas powietrza, powietrze wstępujące, zstępujące, co się wiąże z komórkami powietrza. Skoro jest ten ruch, musicie nazwać komórki, wyjaśniać, jak powstają te komórki cyrkulacyjne. Fronty atmosferyczne, ciepły, zimny, zokludowany, kiedy jakie cechy, jakie zjawiska. Z osobną lekcją jest na moim kanale o frontach. Posłuchaj i zapamiętaj, jak się zmienia pogoda przy przejściu frontów, zjawiska im towarzyszące, więc tutaj różne chmury. I zwróćcie uwagę, nigdzie w tych zagadnieniach nie macie napisane wprost, że zna rodzaje chmur, ale poniekąd różne chmury występują w różnych frontach atmosferycznych, więc tak naprawdę musicie znać te typy chmur i wiedzieć, na jakim froncie jakie się tworzą i jakie dają opady. Punkt drugi. Wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów, czyli wracamy do tych czynników klimatotwórczych. Więc oprócz szerokości geograficznej też tutaj w atmosferze łączy nam się z prądami morskimi, bo one mają duży wpływ na opady i klimat i o tym pamiętajcie, prądy też musicie znać. Trójeczka wyjaśnia genezę i tu jest to uszczegółowienie na Waszą korzyść, ponieważ wymieniono konkretne wiatry. Czyli macie Passat, Monsun, Bryza i Fen, tylko te wiatry. Wypada Wam zatem Bora, wiatr górski, dolinny, mamy tylko te cztery wiatry. Proszę przede wszystkim rozpoznawać na rysunkach, stłumaczyć mechanizm powstawania i działalność gospodarcza, czyli ten monsun, czy
znaczenie gospodarcze bryzy, znaczenie dla rolnictwa, wszystko to musicie wiązać z różnymi miejscami na świecie. Punkt czwarty charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi. No to absolutny pewnik, tutaj jeszcze on nam wróci. Strefa klimatyczna razem z klimatogramem, jaki opad, jaka temperatura, dopasowywanie do miejsc, wszystkie typy klimatu. No i zwróćcie uwagę na te szczegóły, tak? Klimat śródziemnomorski w podzwrotnikowym, klimat monsunowy i charakterystyczne miejsca na świecie. Szóste, przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody na podstawie mapy synoptycznej. Tutaj zadanie z samego czytania mapy synoptycznej. Ćwiczymy, czy potrafisz przeczytać zachmurzenie, opad, wyż, niż, front atmosferyczny i później patrząc na kierunek wiatru, czy potrafisz przewidzieć, jaka pogoda w najbliższym czasie, jak się zmieni. Patrzymy na kierunki przemieszczania się frontów. I też na moim kanale lekcja z prognozowania pogody, zapraszam. Siódemka wyjaśnia na przykładach obserwowane przyczyny i skutki globalnych zmian klimatów na Ziemi. I tu troszkę może bardziej z ochrony środowiska ten zapis. Musimy znać globalne ocieplenie, nie mylić z efektu cieplarnianego z dziurą ozonową i wiedzieć, jakie są przyczyny powstawania tych globalnych zmian w klimacie. Cały dział jest bardzo ciekawy, cała playlista z atmosfery już jest na moim kanale. No, słuchajcie, priorytetowo do tego warto do tego działu się super przygotować do dzieła.